Zaczynamy kolejny odcinek ze Scrap Mechanika. Dzisiaj mapa wyzwanie dla terenówki. Mamy taką ładną terenówkę, mamy piękną mapę zrobioną w workshopie przez jakiegoś twórcę i możemy spróbować ją przejechać, tylko że nie jest wcale łatwo. Tak się rozglądałem, to bardzo trudna mapa jest. Naprawdę trzeba się namęczyć, żeby to przejechać. Oczywiście każdy z was może to pobrać sobie w workshopie, zobaczyć. Musimy przejechać całą trasę w konkretnym czasie. Jak tylko odpalimy sobie tutaj startową wajchę, to będzie nam liczyło czas i będziemy jechali. No i przede wszystkim trzeba przejechać, ale też trzeba przejechać w dobrym czasie. Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. To auto jest takie dość powolne, ale to dobrze, bo no, wyzwanie jest trudne i łatwo jest spaść. Dobrze, więc zaczynamy. Cyk. Siup, proszę bardzo. Zamkniemy sobie drzwi. Otwarte. Musimy uważać, żeby tych pachołków nie strącać. To jest taka główna instrukcja, która została podana. W sumie cały HUD sobie wyłączę, bo nie będzie mi potrzebny. A czas sobie sprawdzimy, jak już dojedziemy, myślę. Na spokojnie. No tu póki co jest w miarę łatwo, bym powiedział. Po prostu gaz do dechy. No tu się troszkę zawiesiłem, ale nic specjalnego się nie stało. Dobra, tu trzeba jakoś ładnie wykręcić. Tak, żeby tam dobrze podjechać. Też, żeby tego nie zrobić źle od razu. Okej, tak będzie chyba cacy. Mam wrażenie, że akurat tak środeczkiem przejadę idealnie. Dobra, i pyk, złapana góra, więc pojedziemy bez problemu. I tu od razu lądujemy na kolejnej rampie. No tu już można by się ładnie zablokować. Ale my się nie blokujemy. Dobra, teraz muszę zjechać tam na dół. No i to będzie trudne, bo trochę tutaj jest taki teren wyboisty, bym powiedział. I łatwo spaść tu w lewo. No... Skręcam maksymalnie w prawo. A jeszcze muszę trafić w te rampy tutaj. O kurde. Dobra, dobra, powoli autko, powoli. Powoli, powoli. Dobrze, że to jest takie powolne auto jednak. Tak na początku mi się wydawało, że to źle, ale jak patrzę teraz na skalę wyzwania, to no jest bardzo dobrze, że ono takie powolne. Dobra. Teraz serio mam aż tak wykręcić? Czy mam tam jechać tyłem? Chyba mam aż tak wykręcić. Dobra, no to powiem wam tak, nie będzie to łatwe. Oj, nie będzie to łatwe. Nie będzie to na pewno łatwe. Jak ja mam tak wykręcić? O kurczę. Bym powiedział wręcz, to jest nie do zrobienia. No bardziej niż to, to chyba już nie wykręci. Chyba, żebym tak spróbował jeszcze. O, o, o. I teraz maksymalnie w lewo. Że ten tyłek został prawie, że na środku. I teraz tak. Dobra, nie jest tak źle, okej, udało się. Powiedzmy, że się w miarę udało to osiągnąć. Trzeba pamiętać, że te koła reagują z opóźnieniem dużym. Przednie. Również. Nie tylko powoli jeździ, ale też powoli bardzo skręca. Dobra. W sumie tu nawet nie jest tak źle. Gdyby mi ta tylnia oś nawet nie trafiła na te kółka, to... Znaczy kółka. Na te bale, to i tak bym chyba się stoczył z tego, więc by było spoko. O, 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 o! Na razie mi przód nie trafił. O kurcze. O kurcze. O nie, tam jest pachołek. Uważaj na ten pachołek. Dobra, udało się bez rozwalania pachołka. Teraz znowu muszę mocno powykręcać. Więc tu staniemy, poczekamy maksymalnie w lewo. I jedziemy do tyłu. Teraz maksymalnie w prawo i cyk. I tu się musimy ustawić na te rury. Ale mamy ten kamień tutaj, który nam troszkę utrudnia. Dobra, może damy radę. Oj, ciężko będzie. Dobra, ale spróbujemy. Spróbujemy się ustawić troszeczkę lepiej, no nie? Dobra, teraz znowu maksymalnie w prawo, żeby tył nam zaciągnęło. Myślę, że dotąd gdzieś. I maksymalnie w lewo. I do tyłu. I w lewo. I do tyłu. O kurde. No ten kamień tam bardzo przeszkadza. Bardzo, bardzo. Myślę, że bardziej... No lepiej już nie podjadę, chyba żebym wycofywał przy użyciu tej rury. No jest to w sumie jakaś opcja. Możemy teraz cofnąć troszeczkę, wyprostować się. Ale niewiele to dało, niewiele, bo ten kamień mnie cały czas spycha. Może bym tak spróbował. O, tak jak teraz. No, bo tu jak nie najadę prosto, to myślę, że będzie mega bardzo trudno, żeby nie spaść. To już bardzo długi odcinek. O, jeszcze jakieś przeszkody są na tych rurach, jakby było mało. Dobra, jestem w miarę prosto. W miarę prosto, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie spaść teraz. No jest na razie całkiem stabilnie, bym nawet powiedział. Nie wiem, jak tam tył. Tył też bardzo dobrze, ale skupmy się na przodzie. Bo to on wytycza szlak. I do przodu, powoli, powoli. Dobra.
jest okej. Dobra, tu trzeba uważać, bo pewnie taki zdradliwy moment może być, że niby jest wszystko okej, ale tak naprawdę to po jednej stronie mam jeszcze rurę, więc no, ściąga mnie mocno. Dobra, próbujemy najechać. Jest git. No, jest całkiem nieźle. Całkiem dobrze. Czy to jest jakaś obracana platforma? Wygląda jak obracana platforma. Trzeba się pewnie dobrze ustawić, co? Dobra, jak ja to mam włączyć teraz? Czy ja mam wysiąść i to kliknąć? No bez żartów. A ja górą wysiadam. Dobrze, już się wystraszyłem przez chwilkę. Okej. Okay. Jak ja wsiądę z powrotem? Proszę bardzo, czy ktoś to przemyślał? Jak ja mam do auta teraz wsiąść? Co? Halo? O, da się tędy chyba wsiąść. Dobra. Jest, wsiadłem. Okej. Okay. Nie wiem, czemu mnie zrzuca. Tak by mi się zblokowało jedno koło gdzieś. Ale już jest git. Trochę mnie... No, dalej mnie zrzuca. Halo? Uspokój się, autko. No, cały tył mi szoruje. No i rozwaliłem pochoła. No nie. Kurde. Punkt stracony przez głupotę taką, bo mam wrażenie, że mi tył jakby zblokowało. O nie, kolejny pachoł, tam jest, trzeba na niego uważać. Dobra, w lewo, w lewo, w lewo. I prosto. Dobra, o nie, zrzuciłem go też. Zrzuciłem go. Dobra, w lewo. Gazuj, gazuj. O nie, wpadnę w tamtego z przodu. Dobra, nie wpadnę. Dobra. Oj, 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 muszę wycofać. Muszę wycofać, bo zaraz wypadnę. Teraz maksymalnie w lewo. Dawaj. Dawaj. Dobrze. Teraz prosto trzeba najechać na te bale znowu. To bardzo podobna przeszkoda do tamtej po lewej, co były te rury. I pewnie tak samo zdradliwa, o ile nie gorsza. Bo chyba jest szczuplejsza po prostu. Dobra, przód jedzie fajnie. Tył pójdzie za nim, więc będzie okejka. Raczej. Tutaj te małe uskoki to jest duży problem. Okej. No jest w miarę w porządku, bym powiedział. Chyba damy radę. Ja mam tu wykręcić, co? Dobra, wykręcam już teraz i najechałem pachoła. O nie, i się włączył. Znaczy mi policzy z punktów. Nie wiem, jakbym miał przejechać, żeby go nie najechać. Ale pewnie ktoś to zrobi dobrze. Może niekoniecznie ja. Dobra, tu mam jechać po prostu prosto. Tylko, że mnie rzuciło strasznie w prawo. Dobra, wykręć, wykręć, damy radę. Ktoś mnie tam trzyma za podwozie. Albo nie. Okej, teraz w dół. No, z góry to wygląda bardziej stromo. Jak się spojrzy od boku, to wcale nie jest tak źle, więc może damy radę. Które wybrać, żeby skręcić? Raczej prawej strony się muszę trzymać, bo później muszę wykręcić w lewo. Ostro. Oj, bardzo ostro będę musiał wykręcać. Bardzo ostro. Uwaga! Uwaga! Ajajajajaj. Dobra, dasz radę, ziomek, dasz radę. Dawaj. No jak na razie chyba najtrudniejsze rzeczy przejechałem. Tak mi się wydaje. Chociaż tu jest ciężko nakręcić tak, żeby nic nie rozwalić. Dobra. I może też spróbujmy nie spaść, byłoby fajnie. Na razie koła dobrze się toczą. Chociaż nie, wypchnęło mnie bardzo. Mimo tego, że mam dobrą przyczepność, to mi wypchnęło jakoś tak ślizgiem. No, 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 no. Dobrze. Git, nic nie rozwaliłem chyba nawet. Oj, tu się muszę przecisnąć tak na styk. Tak wygląda, jakbym się musiał na styk przecisnąć. Okej. Dobra, powoli. Chodzi o tego tutaj pachoła, żeby go nie rozwalić. Tego na boku. No, a jest blisko. Dobra, teraz to już git. Jest git, możemy zjechać na spokojnie na dół. Tylko, żeby nie za szybko znowu, żeby się nie rozwalić. Oj, tu pachoła prawie najechałem. O nie. Dobra, udało się. Udało się go nie najechać. Jak ja mam tędy przejechać? Przepraszam bardzo. Tu mam pojechać w lewo? Serio? Że tu nawet nie ma przejazdu za bardzo, mam wrażenie. No spróbujemy jakoś. Okej. Okej. Oj, 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 oj. Czuję, że zaraz spadnę. O nie, przechyliłem go. Ale chyba mi nie policzyło punktu, więc jest git. Jedziesz, jedziesz, ziomek. Powoli. Dobrze. I teraz muszę zjechać tak, żeby nie spaść, bo tu jest spadek całkowity. O, nieźle. O kurde, myślę, że muszę się trzymać jeszcze tego, że nie wpaść tam w środek. I tu muszę przejechać po tych dziurach również. O nie, że się nie zablokować. Dobra, jest chyba okejkowo. I gaz do dechy. I w lewo. I nie najechałem nawet. O, i teraz wjeżdżam do dziury. Dobra, w dziurze widzę, że żadnych pachołów nie ma.
Więc sobie po prostu prześmigniemy i zobaczymy, co z drugiej strony na mnie czeka. Okej, tu mam pojechać w lewo. O kurczę, tam trzeba będzie trafić po tych bardzo wąskich szynach. Oj, bardzo wąskich, a tu nie za wiele jest miejsca do skręcania, więc musimy zrobić na tym podejściu chyba. No. Dobra, i teraz prosto. Jak najwięcej prosto. Ten środek trzeba dobrze wykorzystać. Ale też tak, żeby nie spaść. No i mi wpadły. Dobra, do tyłu. O, nie wiem, czy dam radę teraz z tego wyjechać. No. Dobra, spróbujemy. Maksymalnie do tyłu. Teraz mnie tył wyciągnie. Oj, rozwaliłem pachoła. Teraz musimy bardzo w prawo. Później bardzo wyprostować. I będzie okej. Także ten tył się trochę ustabilizował. Bo on tam trochę źle stoi. Niestety. Dobra, da radę. Okej. Okej. O, i teraz jesteśmy idealnie. Nawet bym powiedział, za bardzo w prawo ten tył poszedł. Ale powinno się teraz udać. Raczej. Tak, żeby mi się nie zsunęło, bo wtedy się zsunął, już było widać, że to będzie porażka. Nie dałbym rady na pewno. Dobrze. No jedzie, jedzie. O kurczę, to się rusza. Aha, to tym bardziej musiałem idealnie najechać, skoro to się rusza. Dobrze. Dobrze, nie zwróciłem na to uwagi. Okej. Tu mam przejechać, tylko trzeba ominąć znowu pachoły, więc to jest wyzwanie. Uwaga, uwaga, gazuj tam, gazuj. Dobrze. Nie, no jest git. Dobre. Dawaj, damy radę, kurde, to już końcówka, jakby nie patrzeć. Zaraz przejdę całe wyzwanie, tylko teraz patrzeć na przód. O kurde, nie, no tu jest przerąbane, serio? Serio? Jak ja to mam zrobić? O kurka burka. Nie wygląda to za dobrze, wam powiem. Boję się, że mi zaraz tył zjedzie. No dobra, wcale nie było tak źle. Wyglądało gorzej. Właściwie przejechanie nie było bardzo trudne. W którą stronę mam jechać? A, tu w lewo. Dobra, skoro przód już siedzi, to tył wyciągnij tak. I tu skręcamy. To już jest końcówka, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak wygląda. Jakby to była końcówka. Ale żeby się tutaj, no, nie spalić, to... Bo kurde, tak przyspieszę, to wpadnę pewnie do tej rzeki. Pojadę sobie tak bardziej roztropnie. Najważniejsze, że mi te prawe koło weszło, o, tutaj dobrze. I się trzymało. I lewa strona, to wiadomo, po tej ścianie tam będzie jechała dobrze, jeżeli tu będzie dobry punkt podparcia. O, muszę trochę w stronę ściany pojechać, bo tamte koło to prawie się zsunęło. Oj, 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 szczególnie teraz. Dobra, gaz, 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 gaz. Yes! Jest git! Kurde, tu mogę ściąć sobie na spokojnie, bo pachołek był tam z przodu. Okej, okay. I tu mamy znowu z tymi balami ciężki kawałek. W sensie wygląda bardzo ciężko i wtedy też wyglądał ciężko. O, drzewo zahaczyłem. Jeżeli będzie tak samo łatwy jak ten pierwszy, to luz, ale nie wygląda na łatwy wcale. Dobra, na spokojnie. Wyprostować się w miarę możliwości i zaglądamy do środka. Dobra, początkowa faza jest spoko. Maksymalnie do przodu, ile się da. I teraz troszkę kręcimy. Dobrze. No, ten przód tam musi dobrze najechać, a tam, no, jest szansa, że on zleci po prostu. Ojejku, i teraz muszę się wbić z powrotem na kolejną rampę do góry. No nie wiem, no nie wiem. Mam wrażenie, że, nie, że mi leci koło i leci. Dobra, 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 dasz radę. Dawaj. To końcówka jest. Końcówka. Dobra, klikaj to. Dawaj. Cyk. Jest. Zrobiłem to. Zrobiłem. Czemu się czas nie zatrzymał? Ej, czas się powinien zatrzymać. Czy on się zatrzyma, jak ja na to wjadę? Nie. To jest minimapa. Okej. Nie wiem, dlaczego czas się nie zatrzymał. Mimo tego, że kliknąłem tą wajchę. No ale tu możemy zobaczyć, w którym miejscu popełniłem błędy jakiekolwiek. Już sobie patrzę. No wychodzi na to, że zrobiłem ile? Raz, dwa i trzy. Na samym końcu zrobiłem? Chyba. Nie, to jest to. Czyli trzy błędy zrobiłem. Nie jest tak źle. Całkiem nieźle poszło. Jakbyście chcieli sprawdzić, to tą mapkę macie na workshopie. Ja wam nazwę dałam do opisu, bo jej nie pamiętam tak z głowy. Ale to rzucę, żebyście mogli sprawdzić. No i co? I to było wyzwanie. Pierwsze z workshopu. Takie fajne moim zdaniem. Terenowe. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie odcinków, bo to takie trochę nowe. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.